I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to start, hey. Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. Cześć, witam was wszystkich serdecznie, ja nazywam się Aur17, a jest ze mną... Bubel Hero, gwiazda w ogóle YouTube'a. Tak. Tak, przyszła, nie doszła. Przyszła, nie doszła. Przypomnę w ogóle, prawym marginesu tutaj widzicie piękny scoreboard nasz. Jest 2-0 dla mnie, że tak się wyrażę. To co? Wcale nie jest dla mnie pozytywnym wynikiem. No tak. Wręcz przeciwnie, bo to jest... Są punkty ujemne, można powiedzieć. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zapraszam do poprzednich odcinków, tam sobie luknijcie, zobaczcie. Tak, tak, zapraszamy, zapraszamy. Właśnie. I zaczynamy, w tym momencie wybieramy się do stolicy tej gry, czyli do Velika, tak, tam leć, tam właśnie leć. Tyle hajsu wyrzuć, o jojku! Będziemy lecieć, będziemy lecieć w so... Nie, dobra, ja ruszyłem trochę wcześniej niż ty. No, zrobiłeś fal starta. To leci. No, nieważne, polecimy sobie, pogadamy. No. Fajnie to wygląda całkiem. Ładny widok ogółem jest, także warto polatać na tych Pegasusach, bo naprawdę fajne tutaj można oświadczyć widoczki. Szczególnie, że gra naprawdę jak na 2007 rok wydania prezentuje naprawdę miodną grafikę. Może nie jest to Crysis, ale... Ale to jest MMO, to trzeba wziąć też pod uwagę. Tak. O, jakiś boost gate, coś takiego. Dzisiaj zobaczyliśmy wymagania minimalne EverQuesta Next. Alfy. No to jednak alfa, więc może wcale nie będzie miało takich wymagań w rzeczywistości. Jednak, ale no... stawia sobie dosyć wysoko. Jak na MMO. Tak, Core i5 minimalnych. Drogą, ciekawy jestem, jak będą wyglądały wymagania, jeżeli chodzi o The Elder Scrolls Online. Bo też bym chciał w niego, w The Elder Scrolls Online pograć trochę. Tylko, że TES Online będzie na abonament i to jest nasz no główny właśnie, problem. No problem, nie? Chyba, że znajdziemy do tego czasu sponsora tego abonamentu. Jakimś cudem. No myślę, że jeżeli gra jest na abonament i będzie dobra, to prędzej czy później pojawią się jakieś prywatne serwery i teraz, tak. Teraz będzie fajne. Ojejku, o Boże. Czujesz jak w tej reklamie z T-Mobile, nie w T-Mobile, tylko z Plusa, co oni się dają na tej kanapie i tak odwiewa do tyłu, nie? Nie wiem, czy kojarzysz. Nie wiem, ale nie ma cię z tyłu, wpadłem w dziurę czasoprzestrzenną. Ja taką, też właśnie się nią turlam. W taką dupę świata wpadłem. No. Dupa lecimy świata. Lecimy przez Jelita, jestem w Velice. Okej. Okay. Już jesteś? No tak, bo ty masz szybsze wczytywanie. Też już lecę. Wziąłeś. No tak, bo ty masz, bo to jest wczytywanie, nie? No. Jakieś katynki, tu ruinki, kurde, akwedukty. Ładna sprawa, rzeczka, mostek. Przepięknie. Miasto wygląda fajnie. No kurde, raczej. Troszeczkę mi to, ale tylko troszeczkę lecą FPS-y. Zresztą musiało się doczytać to miejsce. Nie oszukujmy się, że się musiało doczytać. Nie, tam 30-40 FPS-ów. No. Nie jest źle. Not bad. Ładna równinka, tylko nie wiem właściwie do czego ona służy. Ale co służy, do czego? Ta równina. Nie zostałem wysłany z niej ani razu nigdzie. Aha. Dobra, ja już jestem w mieście, w jakimś takim fajnym, wlatuję w jakiś hall. Wow, fajnie, super, so epic. Też wlatuje w hall. O Jezu, ale on się teraz będzie wlógł, ten Pegasus. Dobra, ja już jestem. O, ty też. Też już ląduje. Boom. Lekcja, mamy pogadać z jakąś lekcją. O, ładna mapka, trochę duża, ale nieważne. No ale wszystko jest tu przejrzysta, ona jest bardzo przede wszystkim. No, całkiem ogarnięta. Tu się nie idzie zgubić. Dobra, idziemy dalej. Trojus. Oddać questa. Mam nadzieję, że zbierzemy w pewnym momencie wystarczająco dużo expa, żeby wreszcie, kurczę, móc się zająć... Jakimś normalnym takim, wiesz. Tak, expieniem, Outriders Ropes. Aż. Super, joining the ranks. Dobra, super. Ale tu z tego questa jest dość dużo expa, więc... Przebolejemy. Coś dostałem w ogóle, jakiś item. Inventory trick. Czekaj. Dobra. To gdzie? Tak musimy. Dostałeś questa inventory trick? Joining the ranks na pewno. A inventory trick nie masz? Mam. Masz, no to elegancko. Speak with Gretti, czy gdzieś dobra, tam dobra. Skręciłem, masz mnie na mapie jako niebieską kropkę. Aha, dobra, kropkę. Bo to jest taki krzywy. Korytarzyk bajerancki. No,
Dobra, widzę, że tutaj jest ekipa 60 poziomu. Zobacz, chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądał na 60 poziomie? Zobacz, to jest twoja przyszłość. Spójrz na tego sobie. To jest wypas. A, to ja myślałem, że to jest NPC-ek Nie. na pierwszym momencie. O, i znowu mam te fajne szare postaci. Ja wiem, czy to jest takie fajne. Bo to było sarkastyczne, fajne. Okej, expand. Tutaj możemy za drobny grosz, na razie za drobny, powiększyć inwentarz. Ja sobie powiększyłem o jeden A. rządek. Ja Nie o ma. dwa. Nie mam 3 golda. Ja też nie. A, bo jeden dostaliśmy chyba w prezencie po szerzej. O, ty masz rację. No, o 3 i o 2 poszło. Dobra, dobra. No. Teraz tam gdzieś mamy iść. A ty już tam Tu stoisz. jest joining the ranks. I trzeba wejść do środka. Miasta jak zwykle najgorzej zoptymalizowane są w tych grach. No. Pewno bydła jeszcze w O, środku. tu jest koleś z gildii, która nazywa się Przyjaciele. Jest popori ubrany w pro armor i wygląda to co Widzę. najmniej śmiesznie. To jest chomik chyba jakiś. No popori, nie? Aha. Z kim tu trzeba pogadać? Ty A do tam dalej środka. jeszcze. Z tymi szarymi ziomkami. Nie, NPC-ów mi generuje normalnie, tylko graczy mi generowało na szaro. Welika, A, filmik. miasto kół. We've gathered here, human, Continent of Auron, pozdrawiam. Baraka, Kastanik, Popori and Elin to withstand a menace we could not face Ogólnie alone. bardzo mi się podoba to, że są tutaj oryginalne rasy. Znaczy, No. może nie wszystkie, tak? Znaczy... Ale bardzo oryginalną rasą jest Baraka, Popori. Też fajny pomysł na to mieli. No, chomiczek. Ale filmiki są brzydkie trochę, szczerze powiedziawszy. Nie mają zbyt wysokiej jakości. No. No. Long shot. Serio, to wygląda tak, jakby mi FPS na okostce leciał, nie? No nie. 30 mam. Co? To w ogóle jakiś gościu z hełmem w kształcie jakiegoś świdra, nie wiem co to było. Ja. We hope that the fighting spirit of our youth can make up for the numbers we lack. Who knows? Maybe you're the next alien. Velek knows we could use one. Trochę się rozjechał mi dźwięk z obrazem, ale Skończyło się. mogę z tym żyć. Tak, skończyło się. Dobra. To Jest znowu trzeba z tym gościem następny pogadać. filmik. Nie, serio? No boż. Don't get cocky? Co to oznacza? Masz się nie sfiutować. Nie sfiuć się. Jejku. Paradoks paradoksum, kok to też chyba kogut jest, nazwa koguta, więc taki, wiesz, nie unoś się, coś takiego chyba to miało znaczyć. No ta na pewno. No, masz się nie sfiucić i tyle. Nie sfiuć się. Fajny marmor ten ziomek. No nie? Też taki chcę, nie takie jakieś skąpe gówno moje. Ale mnie ciśniesz, ja mam takie fajne cycki, a ty mnie ciśniesz. Dobra, tu jest do turna. Jeee, aż 16,5 expa na ziemi nie leży. Gdzie ty to masz 16,5 expa? No za oddanie tego questa. Level, Dobra, level. teraz się trzeba Jeszcze nie przebrać. ma levelu, ale zupa. Ja mam. Jak nie masz? Masz! A, mam, teraz dopiero wskoczył. O Jezus Maria, ponieważ nie zauważyłem, mi 1,5 levela wskoczyło. O! Czas za... Fajna O, i teraz ten armor jakoś wygląda nawet. Kiecełka. Jest prawie niespedalony. Fajny biustonosz. Dobra. Show się, show me A? yourself. A? Jest, jest. Lecimy z to, Ty dawaj. masz też niezły armor, już zaczynasz kurna wyglądać konkretnie. Hardcore motherfucker, teraz jestem, że oj, Ty w ogóle jaką klasę pancerza nosisz? Zaraz ci powiem? Chyba średnie albo lekkie, mi się wydaje. Leather, Zaraz. ja lekkie noszę. Kurde, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest leather, czy tam jakoś to? Nie widzę Czekaj, tego. muszę najechać i zobaczyć. Tier 2 na pewno. Nie wiem, jak to się przekłada w ogóle i Też tak dalej. kurde, dobra, mniejsza o to. Czekaj, ja jakiegoś questa mam z kimś Coś mi pogadać się jeszcze. przywiesiło. Muszę tutaj z kimś pogadać co jeszcze sobie. Ale mam drop W teraz tym FPS. Do 20 mi spadły, ale dobra, ja mogę z tym żyć.
Gdzie? Z kim? Gdzie? Jakimś konsulem, w tym samym pokoju, co ten gościu był. A, bo ja już pogadałem. Saddle up, o. Czyżbym dostał mounta jakiegoś? Mounta dostaniemy, jak polecimy już do następnej lokacji. A to już w tym odcinku, już w tym odcinku. Tu jest jakiś... Póki co straciliśmy 10 minut na filmiki. Quest. Także... No, nie, tak straciliśmy to, jednak są istotne rzeczy. No, dobra, rzeczy. Bardzo, tak. Fabuła w MMO to jest naprawdę najważniejsza rzecz. Ja tam zawsze byłem pasjonatem fabuły. W MMO? Tak. Ja lubię fabułę, ale nie w MMO. Tutaj ona się mija z celem dla mnie, jakoś. No ale wiesz, jakaś też musi być. No coś tam, tak, symbolicznie. Jakieś zabarwienie, żebyś... Ojej. Żebyś wiedział, co robisz. I tak nie wiem. Wiem tyle, że się będzie jakaś bitwa wolna, czy była i chust z tym tam. Nie wnikam. Też nie wiem. Nie będę się przejmował. Tukli się, tak? No, tam. Cały, ktoś się cały, bije, cały czas po której stronie i musimy coś też bić. Cały czas tukło. Cała fabuła. Tu pogadaj z tym i Pegasus Platform. Czyli nie oszukujmy się, wychodzimy z tej badziewnej krainki. Ale to trzeba tędy chyba tak naokoło, dziebko, polecieć. Nie, sorry, kurde, pomyliłem się. Okej, okay. Lumbertown. Dobra, już lecę tam do ciebie, moment, bo się zamotałem się. No, mój Pegasus już rusza. Twój Pegasus już rusza, ojejku. Właśnie widzę, nie odlatuj beze mnie! Już poszedł w diabły. No nie w diabły, jeszcze nie w diabły. Nie wiem, po co tutaj są te schody, jak po drodze tu wylatują tedy tylko Pegasusy. Gdzie mamy lecieć? Do Arkadii? Do Arkadii, do Lumbertown. Okej. Okay. Jeeeej, jak tu jest pięknie. Bardzo mi się podoba to rozmycie tła. Mm-hmm. To bardzo pozytywnie wygląda. No, nie najgorzej. Interesuje mnie też to coś, ta wielka pseudoryba, która lata. Rozejrzyj się, zwróć na to uwagę, jak ten jak będziesz leciał. Mary, widzisz to? Nie wiem, no widzę. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja to widziałem w którymś filmiku. Tak, widziałem. Leżało w krwi na śniegu chyba, czy coś takiego było. To tego nie widziałem. To jest, nie wiem, czy to jest żywe, czy to jest jakiś, nie wiem, statek? Chyba jakiś statek, no bo tak nie wyobrażam sobie w ogóle walczyć z czymś takim nawet. Na przykład jakby to miał być mobek. Tam jest jakiś, droga do jakichś pustynnych zonów. Fajnie, fajnie. Kurde, śniadanie jeszcze nie jadłem nawet. Ja tak samo nie jeszcze. Jep, nagrywamy. A tu jesteśmy i tak trzeci odcinek serii, nie? Nagrywamy trzeci... już od 2 godzin. No, może od 1,5. No, coś takiego będzie. O, wchodzę w tunel czasu przestrzenny. No, ja już wyleciałem, jestem w Fey Forest. O, tutaj zony, ta arkada jest podzielona chyba na 3 albo 4 mniejsze zony. Albo na 5 nawet. Na 5. Aha, ściąłem sobie grę, bo chciałem mapę włączyć. Ja, mnie też się ścięła od włączenia mapy. Tak. O, ja już wyleciałem w Fey Forestie. Tak, ja już jestem w Lumbertown prawie. Pierwsze co idę zrobić to właśnie, o jest achievement za odwiedzenie tego pięknego miasta. Wow, taki wypas. MMO z achievementami, tego chyba jeszcze nie było. Co ty, w WoWie są achievementy? Tak, a nawet nie wiedziałem. Pewnie, człowieku, 1200 achików jest. O, dostałem właśnie ten achievement, fajny. Gdzie tu się schodzi na dół? Najpierw musisz dolecieć. Wieża kontroli lotów, proszę o pozwolenie na lądowanie. Lądujesz? Wieża kontroli lotów, udzielamy pozwolenia. Ląduję! Ej, Smoleńsk! O, ty człowiek, uważaj na brzozy! Są same świerki, to luz. No świerki, tak. Sosny, te sprawy. No, tak, iglaki anyway. Dobra. Gdzieś to tam zniknął daleko. Czy Brown Horse'a zamawiam, czy biorę. Dobra, mam konia. Czekaj, idę do ciebie, Arwona. Mam konia. Wrzucam go pod C jest najwygodniej po mojemu. Riding skill, o co chodzi? Ale ona fajnie siedzi na tym koniu. Taki siedzi, taki swag, zobacz. Widziałeś? Cześć, chwilę. Widziałeś, jak moja typiarka siedzi na tym koniu? Taki swag. Aha. No, zaraz zwrócę dokładnie uwagę, tylko... Gdzie mam swojego, gdzie jest mój koń? Jak mam konia odpalić? Fetch w spele i riding Podka, skills. Dobra. I riding skills, tam musisz wybrać zakładkę, nie? Nie mam.
No to musi. Aha, bo jak wykonałeś questa, to jeszcze musisz się nauczyć. Do ekwipunku dostałeś kartę z nim, nie? Karta. A, jest, dobra. Dobra, teraz mam, dobra. No, okay. Co ty byś tu beze mnie zrobił? Zginąłbyś. Bez ciebie to bym w ogóle to nie grał, no, tak powiedzmy sobie szczerze. No ale dobra giera, nie powiesz, że nie. No, no nie najgorzej. Tylko nie ma sprintu dla konia. Gdzie ja mam iść w ogóle? Tam. Dobra. Dobra. Czekaj, ja wpadnę zaraz w jakiś trans po prostu. A muszę zejść z konia teraz? Nie, nie musisz. Jak chcesz pogadać, to nie musisz. Tylko, że tutaj nie ma sterownika, jak jesteś na koniu, więc... Weź to pod uwagę. Available quest. Ach, crafting. Czyli nic, co by mnie interesowało. Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo cię znowu zgubiłem. No, obok ciebie. Aha, dobra. Czekaj, no, ja tu zejdę do learning skills, czy coś mam ciekawego. Nie, no, dopiero na 12 poziomie. No trudno. No dlatego tam nawet nie zagadywałem. Zresztą nie mogłem znaleźć swojego trenera, tam jest tylko ten... Slecinka. Blacksmith, czekaj, zobaczymy, czy ma coś kowal fajnego. A, nie ma. Okej, gather artful grace bloom. Ja już idę questować, ziomek. To czekaj chwilę, ja biegnę już do ciebie, już tam pędzę, zapierdzielam. Będę musiał pogadać z kumplem, jak właśnie włączyć te więcej tych. Ja ustawiłem sobie mounta osobiście pod C i uważam, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Ja tam mam pod szóstką. Jeżeli tobie tak pasuje, ja mam pod C i jestem szczęśliwy. Dobra, gdzie ja mam iść, bo nie wiem teraz. Musimy znaleźć tego kwiatek, który się nazywa... Znaczy, najpierw wykonuj te, dalej questy, nie? A gdzie ty... Aha, bo ty jeszcze gdzieś poszedłeś w ogóle? No ja wyszedłem już przez most na północy. Aha, dobra, bo ja stoję na moście. No, a w tam questy pobrałeś, tak? Nie wiem, coś tam wziąłem chyba. Masz tego nie, teraz... Nie, tylko Strife in the Fake i ten, i poziom tego questa masz jaki? Ja mam Artful Grace Bloom. Ja tak samo. No tak to samo. Tutaj znalazłem jeden kwiatek, ale nie, może się zrespawnuje szybko. Czekaj, znowu sobie wezmę Sana Sensa. O, i pobiję się z jakimś dzikiem, co mi tam? No hardcora. Uważaj, bo te dziki duży damage robią i są bardzo szybkie. Wow! Spoko, ja mam knockback na nich. Dobra, widzę, że... O, fajny expik wpada, miodny. No we dwóch to nie ma na nas mocnych, nie? O, go wybiało. O stary, to jest... Sranie w banie. Simple bow. Musisz znaleźć... Znalazłem łuk. No i co ci po... Musisz znaleźć to Artful Grace Bloom, to ci się przy... O, tu rośnie, ej. Okej, widzę. Dlaczego to służy w ogóle? To jest quest? Do questa. Czekaj, bo gdzie my to mamy zanieść? Ty, bo się bije ze mną jakiś cieć. Nie, z powrotem. No to co, poradzisz sobie przecież. Przecież jesteś overcoxem. No oczywiście, że jestem overcoxem. Ale nie chciałem, żebyś się czuł jakoś, nie wiem, dziwnie. Właśnie przed... Kurde, jak ten czas szybko leci na tej grze. No leci. No, ale już teraz nie ukrywajmy, levele będą leciały na odcinkach dużo wolniej. No. Kurde. Dobra, wyłączam, bo... Wiesz, kurczę, nie mogę nawet na typka najechać. O, jest, mam. Mam go. Seek refugee. Poczekaj chwilę na mnie. Tam mam jakieś questa dalej? Nie z tobą, kurde. Strife in the coś tam, I'll wait. Aha, tu jeszcze trzeba gadać. Kurde. Teraz trzeba z tymi, z refugeami pogadać. Ze z kim? No z tymi, z uchodźcami. Jak dałeś kwiatko, teraz musisz z refugeami gadać. Dawać im to lekarstwo, co oni tam sobie zrobili, nie? No, tutaj są. Herbal potion. Taka sytuacja, dobra. Hungry, angry, tired. You? Za dużo dzisiaj nie zrobimy. No, już mamy 20 minut prawie. No. Dobra, do oddania. Report back. Tu mi trochę folują FPS-y, ale... Ja tam mogę z tym żyć. Poniżej 18 nie spadają. Niestety to... Taka jest optymalizacja tej gry, że ona lubi mieć spadki FPS-u. Okej, ja już lecę oddać tego questa poza miasto. No jeszcze rozdaję tym pajacom. Woodcutter leki. Palisade. Roznoszę driny. Jeszcze. Driny.
Wychodzę z tego miasta i od razu jest 30 FPS-u stałe. 35. No, 40 mi się w mieście buja jeszcze, nie? No, ale twój sprzęt, a mój. No. Różnica jednak jest. Dobra, gdzie to trzeba oddać teraz? No nie widzę. Ty w ogóle nagrywasz na fullach? No chyba tak, nie wiem. Nie zwróciłem uwagi nawet. Tak jak się włączyła gra, tak nagrywam. Czekaj, są jakieś questa. Full in the forest, okej, okay, jak chcesz. Aha. O, te konie nawet skaczą, wow! O, już jest 60. 40, co się dzieje? Jakieś gówno z tymi FPS-ami. I tak YouTube wszystko sprowadzi do 30, więc... No, ale wiesz, będzie widać, jak będą spadki poniżej. No. Ja tam mogę z tym żyć. Przywykłem. Nie na takich FPS-ach się nagrywało. Dlatego czekam teraz, aż mi ten cholerny Black Flag przyjdzie, nie? Kto jest ze mną na początku, od początku na kanale, ten wie. Dobra, tu jakieś trampki mi dropnęły ładne. Dobra, rips to spare. Okej. Okay. Jakieś kościki pobrałem. Okej, okay, co? No musimy teraz podropić trochę drewna i pozabijać trochę dzików. Czekaj, coś dostałem chyba z nowego? O, budki jakieś, trampki. Jak to powiedziałeś? Dobra. Niby slow 20%, ale kurde. Mocny. A, ty już się tłuczesz tam? No czekaj, bo to jeszcze mam jednego questa do oddania znowu. Wow, dostałem 120 expa i 12 miedzi, czy tam czegoś. Gdzieś ty tam polasz w ogóle? Jakieś kwiatka znalazłem. Polazłem już polować. Już dwa ubiłem. A, nie mogę, a to jest garstwo tego. Dobra, ja też się zabieram za hantowanie tych szmaciów. Chodź tu! Gdzie spierdzielasz? Patrz jaki tchórz. No do niego i gonię, no ty co za głupie. A powiem ci, że na magu faktycznie widzę różnicę. Faktycznie w sensie... widzę różnicę w rozwoju, wiesz? Bo na tym, na Wojku na przykład nie widziałem tej różnicy. Byłem tak samo cienki i... O, mam level 12, wow. Jeszcze troszkę brakuje. Teraz oddamy questa, to wbijesz. Ten slow jest pricelessowy. Ja sobie pozbieram znowu to dziadostwo, które nawet nie wiem do czego służy. Ja myślę, że... Ej, ja mam w ogóle knockback teraz szansę chyba w autoatakach nawet, także pozdrawiam. O, dobra, jest level 12. Aha, już, tak? Cześć, Leo, tukaj jeszcze tego, co tutaj się bije z nim. A, uderzyła mnie dzika świnia. Dobra, teraz ten timber trzeba zebrać. Ja już zebrałem. Z tym timberem chyba zawsze był problem, z tego co pamiętam. Gdzie się to chyba tutaj się oddawało po prostu? Zawsze było go ciężko znaleźć. Dobra. Ja znam, tam jeden jest gdzieś na środku tej takiej dolinki małej. No, tylko wiesz, one... Już mam trzy, znalazłem już trzy akurat. A to trzeba trzy znaleźć? No, nie... pozdrawiam. Myślałem, że to jedną paczkę, ale dobra, nieważne. Reserved meat. Tu jest sporo, gdzie jestem. Bo tu widzę, co jest sześć. Jest sześć, więc... Nawet jakbyś miał zero, to tutaj dozbierasz, gdzie ja jestem. Widzisz, dobra, gdzie jestem? Bo ja zaraz stąd widzę będę wychodził. Widzę cię na minimap. Dobra, widzę. Dobra. Trafię. To w tą stronę właśnie się kieruj. A idę oddać questy. A tu kurczaków jakiś dużo jest, czy czegoś, nie wiem. Tu widzę, że jest mnóstwo tych. To nie są kurczaki, tylko te. Pszczoły. Jakieś... A, takie dziwne, zmutowane, duże. No. To jak w MMO, tu wszystko musi być zmutowane. No. Ojejku. Z jakiegoś powodu mam wrażenie, że ten koń wcale nie jest szybszy niż bym z buta szedł specjalnie. Oj tam. Preserved meat. To muszę do ogniska podejść. Pamiętam tego questa. Był porąbany. Wiesz co, chyba faktycznie sobie przeniosę tego konia pod C. Może to będzie wygodniej. No. To ognisko działa jako ognisko? Kurde, chyba nie. Nie działa jako ognisko. Zaraz zobaczymy zresztą. Dostałem tu mięso. A nie, mogę. Commanding items. To jest bezsensowny quest. Trzeba tworzyć przedmioty gówniane jakieś.
Jaki senseless. Która jest godzina? No już mamy 25 minut, także będziemy się powoli zbierać ku końcowi, nie? No, no, jeszcze tylko to obsrane mięso przerobię. Obsrane mięso. Nie, nie musiałeś tego mówić. Dobra, gdzie ja mam to oddać? A, tutaj. Okej. Obsrane mięso. Obsrałem całe to mięso, więc teraz oddaję questa. A już mam chyba wszystko oddane. Dobra. Assaulted Mid, nie wiem, gdzie jest czapeczka z solą? To musisz sobie podejść, to po prostu masz w ekwipunku jedno i drugie, musisz użyć tego, co jest podjaśnione, nie? Przepraszam, co ta świnia tu robi? Nie wiem, ja mam can't use na to gówno. Bo pewnie używasz nie tego. Jak znam życie, dobra. To ty... O, czekaj, udało się. Dajesz radę? Dobra. To ty sobie to rób, a ja się już będę żegnał powoli, chociaż nie, teraz ja się witałem, to ty się żegnasz. A, no to ja się pożegnam, to daj mi skończyć te cholerne zbeczki. Dobra. Chociaż w sumie co za różnica, to... Dzisiaj jak widzieliście w ogóle, taki odcinek z dziebka, może nudnawy, może na pewno nudnawy, ale... Znaczy, jeżeli... Z nami zawsze jest wesoło, nie? Jeżeli ta, jeżeli ktoś chce trochę poznać ten, bardziej aspekty tej gry, no to na pewno tutaj się nie nudził, tak? Jeżeli ktoś ogląda dla samych nas, to też się nie nudził, bo byliśmy przez cały odcinek, tak? Tak. Nie było ani momentu, kiedy nas nie było. Tak, możecie patrzeć na nasze ryje cały czas. No faktycznie prawie cały czas tam. Dobra, ja chyba mam jeden moment, gdzie mnie tego. No nieważne. Co tu powiedzieć? Dzięki za odcineczek. Mam nadzieję, że dobrze się przy nas bawiliście i zapraszamy do subskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco. No, powtarzam to zawsze. Bo to też fajnie, jak to się aktywizuje coś pod filmem czasami. Tak, tak, zawsze. Tak, jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie naszych nagrań, to śmiało, śmiało. Jeżeli będziemy mogli coś poprawić, to oczywiście to zrobimy. A tymczasem żegnamy się z wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.